Dlaczego Danny Padilla wyszedł dobrze na niesłuchaniu sędziów na początku kariery? Dlaczego wycięto fragmenty z nim z kultowego filmu Pumping Iron? Jaka była jego największa porażka, czy może raczej w którym konkursie został najbardziej pokrzywdzony? Jak wyglądał trening, który pomógł mu uzyskać miano pogromcy gigantów? Odpowiedzi na te pytania poznacie w dzisiejszej oldschoolturystyce. Zapraszam. Odcinek ten powstał na prośbę użytkownika Pete Peterson 8815. Dostała ona najwięcej głosów pod filmem o Franco Columbu, więc dzisiaj przybliżę wam postać Danny'ego Padilla. Danny Padilla nazywany jest pogromcą gigantów, ponieważ potrafił on skutecznie rywalizować z zawodnikami wyższymi nawet o głowę. A takich nie brakowało, ponieważ Padilla mierzył tylko 157,5 cm. Ale mimo tak skromnego wzrostu, Padilla miał relatywnie nieco dłuższe kończyny niż na przykład Franco Columbu. Dzięki temu jego sylwetkę cechowała większa proporcjonalność i przez to lepsza estetyka. Estetykę tę zobaczymy już w klasycznej pozie kulturystycznej, bicepsach przodem. Z wąskiej, 70-centymetrowej talii, jeszcze zmniejszonej dzięki próżni brzusznej, wychodziły rozłożyste najszersze grzbietu, tworząc piękną fałkę tułowia. Nie gorzej wyglądała dolna połowa ciała, poseparowane pełne uda oraz pękate łydki. Całości efektów tej pozie dopełniały fantastyczne ramiona ze strzelistymi wierzchołkami bicepsów. Zresztą to była prawdziwa siła sylwetki Padilli, że wyglądał on niezwykle estetycznie już w standardowych, kulturystycznych pozach obowiązkowych. W ustawieniach bokiem, takich jak klatka piersiowa czy triceps, widać, jak poszczególne grupy wspierają się, by osiągnąć zamierzony efekt. Trójgłowy wspiera klatka, wyraziste skośne czy odpowiednio rozwinięty i odseparowany przód i tył uda. Widzimy nie pojedynczą grupę mięśniową, a harmonijnie rozwiniętą, pełną sylwetkę. Czyli to, o co w kulturystyce powinno chodzić. Patrząc na Padillę stojącego samotnie, szybko można zapomnieć o jego wzroście. Bo choć natura poskąpiła mu wzrostu, obdarzyła go hojnie odpowiednimi brzuścami mięśniowymi. A ten zamienił je w wypukłe, pełne i właściwie rozbudowane względem innych mięśnie. Wreszcie siłę sylwetki w szczytowym okresie kariery Padilli stanowiła jakość umięśnienia. Poziom detali świetnie widać w bicepsach tyłem na zdjęciu z Olimpii 81. Zwróćcie uwagę, jak gęste są poszczególne obszary mięśnia kapturowego, czy ile detali zdradzają barki i ramiona tego zawodnika. Mister Olympia to niestety także przykład tego, że Padilla był niejednokrotnie, zdaniem wielu, dyskryminowany ze względu na wzrost. Prześledźmy zatem jego karierę i zobaczmy, czy faktycznie zdobyte tytuły odpowiadały jego możliwościom. Danny Padilla urodził się w 1961 roku w Nowym Jorku. Podczas spaceru z ojcem 7-letni chłopak zobaczył magazyn z Larrym Scottem na okładce. I już wtedy miał podjąć całkiem poważną decyzję. Zostanie Mr. Universe i Mr. America. Oczywiście minęło kilka lat, zanim zaczął trenować. Ale już w wieku 19 lat zrobił pierwszy krok do realizacji planu. Wygrał tytuł Mr. Rochester. Po lokalnych sukcesach Padilla postanowił zrobić kolejny krok. Wziął udział w juniorskich, a potem seniorskich zawodach Mr. America, Federacji AAU w latach 72-73. Ale tutaj już tak dobrze nie poszło. Zajmował miejsca między 8 a 15. Przez następny rok próbował przezwyciężyć te porażki, ale zamiast tego spotkała go kolejna. Mistrzostwa Świata AAU 74. Mimo, że był w świetnej formie, nie został w ogóle sklasyfikowany. I to nie z powodu budowy ciała. Po pokazie sędziowie powiedzieli mu, że tak, ma świetne proporcje. Ale jest za niski, by zostać odnoszącym sukcesy kulturystą. Jak wspominał potem rozgoryczony Padilla, przede mną był nawet facet, który nie ogolił nóg. Rozczarowany AAU Padilla przeniósł się do IFBB. I tutaj już na starcie wygrał kategorię generalną Mr. USA 75, pokonując świetnych Rogera Callarda i Danego Gable'a. Podczas swojego imponującego debiutu w IFBB, Padilla po raz pierwszy spotkał też Joe Vadera. Vader od razu dostrzegł jego potencjał i zaprosił go na treningi do Kalifornii. Nadszedł więc czas na realizację jednego z punktów jego marzenia – walkę o tytuł Mr. Universe. Ale na drodze znowu stanęło coś innego niż forma startowa. Padilla przybył do Los Angeles akurat na czas, by wziąć udział w kręceniu kultowego Pumping Iron. Lecz zamiast sławy spotkało go rozczarowanie. Trenował przez 3 miesiące, aby przygotować się do startu w wadze lekkiej na Mr. Universe w południowej Afryce. I w Pretorii doszło do katastrofy. Dosłownie w ostatniej chwili Padilla dowiedział się, że nie może wziąć udziału w zawodach. IFBB wolało, aby Stany Zjednoczone reprezentowali dwaj zawodnicy wagi ciężkiej, Ken Waller i Mike Katz, oraz jeden wagi średniej, Robbie Robinson. Mówiło się bowiem, że Katz planuje przejście na emeryturę. A poza tym jego starcie z Kenem Wallerem już wtedy było kreowane jako jeden z wątków Pumping Iron. Padilla postanowił więc wystartować, reprezentując Portugalię. Był pewien, że jest w stanie wygrać w kategorii lekkiej, nie chciał tracić okazji i zaprzepaścić przygotowań.
ale IFBB nie chciało o tym słyszeć. Padilla został zdyskwalifikowany, aby uniknąć wstydu, jaki jego potencjalne zwycięstwo dla Portugalii spowodowałoby dla organizacji. Twórcy filmu zmuszeni byli też wyciąć większość scen z Pumping Iron z Padillą, ponieważ IFBB nie chciało, aby cały incydent był przedstawiony w filmie. Padillę można więc zobaczyć tylko w jednej scenie, w której razem z Arnoldem komentują formę Franco Columbu. Jednak to też nie powstrzymało Padilli. W następnym roku już udało mu się wziąć udział w Mister Universe, ale został pokonany przez Mohameda McAveego. I tutaj już faktycznie przegrana miała wymiar sportowy, bo McAvee po prostu przygotował lepszą formę. Ale wielkie sukcesy przyszły już rok później. Najpierw Padilla wziął udział w zawodach Mister America. I skończył je z trofeum zarówno za swoją kategorię, jak i generalkę. Tym samym po raz pierwszy zawodnik wagi lekkiej pokonał zawodnika wagi średniej i ciężkiej w klasyfikacji ogólnej tego konkursu. I jak widzicie na tym zdjęciu, jego niesamowita sylwetka sprawiała, że choć o głowę niższy, dominował na scenie nad Callardem i Pitem Grimkowskim. W tym samym roku Padilla wygrał też swoją kategorię na Mister Universe, spełniając swoje drugie wielkie marzenie z dzieciństwa. Co więcej, wtedy już dorównał legendzie. Stał się bowiem jednym z dwóch obok Franka Zeina zawodników, którzy w tym samym roku sięgnęli po tytuły Mister America i Mister Universe. W 1978 Padilla był drugi na Pro World Cup i pierwszy w swojej kategorii na USA vs. The World. Ale przede wszystkim zanotował całkiem udany debiut na Mister Olympia. Był trzeci w kategorii lekkiej i szósty w generalnej. Kolejny popis tego, jak walczyć z większymi od siebie, Padilla dał na Nocy Czempionów 79. Plasując się tuż za Robbie Robinsonem, pokonał m.in. Mike'a Mencera, Boyera Cole, Billa Granta, Kena Wallera i Eda Corneya. Swoją drogą spójrzcie na to porównanie czołowych zawodników konkursu w pozie bicepsy przodem. Stanowi ono moim zdaniem doskonałe zobrazowanie tego, dlaczego tamten okres nazywany był złotą erą kulturystyki. Na Olimpiach 79 i 80 Padilla mimo to odnotował pewne spadki lokat, zajmując odpowiednio 5 i 10 miejsce. Ale prawdziwym punktem zwrotnym w karierze Padilli miała być Olimpia 81. Zaprezentował wtedy swoją życiową formę, mimo wspaniałej definicji, zachowując pełność muskulatury. Ale znowu plany te pokrzyżowały mu czynniki od niego niezależne. Jego głównymi konkurentami mieli być Tom Platz, Roy Callender i, jak się okazało, wracający po 5-letniej przerwie Franco Columbu. Przerwa Columbu wymuszona była potworną kontuzją, jakiej doznał podczas zawodów o tytuł najsilniejszego człowieka świata w 77 roku. Jego powrót na scenę Olimpii był więc wyczynem samym w sobie. Ale forma, jaką prezentował, pozostawiała sporo do życzenia. Przede wszystkim jego nogi były pozbawione głębszej separacji, wręcz gładkie, a prawy piersiowy szpeciła widoczna ginekomastia. Jak widać na zdjęciach z zawodów, Padilla wręcz deklasował Włocha separacją i kształtem czworogłowych uda. A przy tym prezentował dużo węższą talię, relatywnie szersze ramiona i ogólnie ładniejszy zarys górnej połowy ciała. W tricepsie bokiem Padilla górował trójgłowym czynaramiennymi nad Columbu, ale także placem. W bicepsach przodem widać z kolei lepszą strukturę Padilli. Relatywnie dłuższe ramiona i bicepsy, węższą talię, a uda to wręcz różne planety. Sędziowie byli jednak innego zdania. Zwycięzcą ogłoszono wśród buczenia publiczności Franco Columbu, a Padilla zajął dopiero 5. miejsce. Największa szansa na tytuł Mister Olympia w całej jego karierze uciekła mu sprzed nosa. Mimo tej porażki Padilla nie poddawał się. Niestety w kolejnym roku zanotował spadek na Olimpii aż o 7 lokat. W 85 roku uplasował się jeszcze dalej, na 16 miejscu. Ale jak pewnie już zdążyliście zauważyć, Padilla nie należał do zawodników, którzy łatwo składają broń. Powrócił w 90 roku i wystąpił aż w 8 konkursach, w 6 meldując się w pierwszej piątce. Blisko 40-letni już Padilla zajął m.in. wysokie 3. miejsce na Nocy Czempionów, pokonując ponad 20 zawodników. Zarówno gigantów, jak i estetów, w tym Sonnego Schmidta, Robiego i Ediego Robinsona, Francisa Benfato czy Boba Parisa. Na tym zdjęciu widzimy, że Padilla walczy jak równy z równym z wyższym o 20 cm Dorianem Yatesem, który zajął wtedy 2. miejsce w swoim debiucie na scenie pro. Rok później pogromca gigantów wystąpił w WBF. Federacji stworzonej przez potentata wrestlingu Vince'a McMahona i Toma Platza, mającej na celu przełamanie monopolu IFBB. Ale tym razem niestety to giganci byli górą. Padilla zajął w Grand Prix 10. miejsce. Padilla u schyłku swojej 30-letniej kariery jeszcze dwukrotnie wystąpił na zawodach weteranów. Były to konkursy Masters Olympia w 1994 i 2000 roku. W obu konkursach uplasował się w pierwszej dziesiątce. Zobaczmy zatem, jak wyglądał trening, który pozwolił mu na tak długą karierę. Padilla trenował 6 dni w tygodniu i w tym czasie ćwiczył każdy mięsień 2 razy.
Stosował klasyczny system treningowy złotej ery, a więc łączył plecy z klatką, ramiona z barkami, a osobną sesję poświęcał nogom. W treningu klatki i pleców oczywiście nie mogło zabraknąć obowiązkowych dla tego okresu przenoszeń za głowę i podciągania na drążku na łączną liczbę powtórzeń. Ćwiczenia wykonywał zwykle w 5 seriach po 12 ruchów. Dany używał tego samego ciężaru w każdej serii. Kiedy udało mu się wykonać 12 powtórzeń we wszystkich seriach, dodawał ciężar podczas następnego treningu. Trening barków i ramion to aż 10 ćwiczeń, co w sumie daje 50 serii. Objętość dość typową dla złotej ery. Trzeba jednak pamiętać, że większość ćwiczeń w tej jednostce to ruchy izolowane, mniej eksploatujące organizm. Duża liczba ćwiczeń miała oczywiście na celu przetrenowanie mięśni pod różnymi kątami dla zapewnienia pełnego ich rozwoju. Barki na przykład po ruchach wyciskania trenowane są w ruchach izolowanych, skupiających się na poszczególnych ich aktonach. Czworogłowe uda przed przysiadami były wstępnie męczone prostowaniem nóg. Ta praktyka była zresztą bardzo powszechna w złotej erze i znana choćby z treningów Arnolda. Warto jednak zwrócić uwagę na 2 ruchy na mięśnie dwugłowe i aż 3 na łydki. Widać tutaj, jak mocno Padilli zależało na pełnym, harmonijnym rozwoju całej muskulatury. I chyba przyznacie, że udało mu się to całkiem dobrze. W 2009 roku Danny Padilla został wprowadzony do Galerii Sław IFBB. Ale moim zdaniem jest to trochę nagroda pocieszenia. Kariera Danego Padilli jest bowiem przykładem pewnego paradoksu, jaki spotyka niższych zawodników. Z jednej strony mniejszy szkielet relatywnie łatwiej jest obudować mięśniami, by sylwetka zyskała odpowiednią pełność. Z drugiej, niżsi zawodnicy często giną w oczach sędziów w towarzystwie wyższych rywali. I niestety Padilla był świetnym przykładem i tej sytuacji. Najpierw jawnie dyskryminowany przez sędziów AAU, potem pominięty na Mister Universe 75, który mógł być dla niego przepustką do Pumping Iron i większej popularności, jak stało się to w przypadku Luisa Ferrigno czy Franco Columbu. Wreszcie w dużej mierze to powrót tego ostatniego stanął mu na drodze do tytułu Mister Olympia w 81 roku. A tak naprawdę na porażce tej stracił nie tylko Padilla, ale i IFBB. Bo trudno byłoby o lepszą promocję federacji i samej kulturystyki niż historia Danego. Zawodnika, który na przekór ograniczeniom narzuconym przez naturę osiągnął szczyt. Sport lubi takie historie, lubią je kibice i są one świetną motywacją dla kolejnych, przyszłych mistrzów. Ale choć Padilli nie było dane sięgnąć po Olimpię, w moich oczach jest kimś więcej niż tylko pogromcą gigantów. Jest prawdziwym gigantem, bo wbrew wszystkiemu i wszystkim osiągnął fenomenalną, ponadczasową sylwetkę. A ci, którzy mówili mu, że jest za niski, zostali już dawno zapomnieni. To tyle o pogromcy gigantów na dziś. Choć pewnie jeszcze nie raz pojawi się w Woltz Kulturystyce. Oczywiście, jeśli macie sugestie kolejnych bohaterów, podzielcie się nimi w komentarzu. Najpopularniejsze z nich, jak zwykle jak najszybciej, postaram się zmienić w nowe odcinki. A na dziś to tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnej Woltz Kulturystyce.